No dobra, ważne pytanie, jak się w to grało? Albo raczej jak się w to nie grało? Pamiętam tylko tyle, że ostatnio miałem obrzydliwe problemy, jeżeli chodzi o elektryczne bariery. Zobaczymy, jak to tym razem będzie wyglądać. Mam nadzieję, że lepiej. Dobra, tu miałem Buster. Tu nie miałem przeciwników w ogóle. Albo i miałem przeciwników. Wow. Yep, to był przeciwnik. To było tak nie sama się udało. This is fine. Póki się udaje, to nie ma problemu. A jak się nie udaje, to się dzieje to. Zostałem oskamowany. Na to, że nie było widać przeciwnika. Yep, to będzie długi stream z jednego etapu. Kupię pytanie. Spoko się nie zatrzymać bariery, prawda? Ej, nie dało się doczampować. Czyli dobrze kojarzyłem. Okej, robimy postępy, udało mi się skoczyć na statek. To już coś, biorąc pod uwagę przednie dwa podejścia. Nawet nie blisko. To jeszcze, co się robi z tymi laserami głupimi, nieszczęsnymi? Na pewno nie to, co ja teraz właśnie robiłem. Mam wrażenie, że mogłem sobie to wygooglować po prostu zamiast samemu próbować, ale próbowanie samemu jest dla mnie zawsze takie rozsądniejsze. Bąk. To ja sobie tam witam. Jakby coś to nie było jakoś dużo podejść, to jest ten moje w sumie trzecie życie, przy czym pierwsze były zużyte na doskakiwaniu do właściwego statku. A to było niemądre z kolei. Paś, dobra. Dążę? Nie. Tak myślałem, że nie dążę. Co ja mam tu zrobić teraz? Znaczy, abstrahuję już na chwilę od tego, że mam 1 HP. Otóż to. Chyba będą musiał naładować go tym elektrycznym i pospieszyć. No be. Jak to było, jest 10, w tym się dopiero zaczyna pierwsze podejście. Tef. Wierzę, że dzisiaj będzie lepiej. Teraz inne kłamstwa, które będę sobie mawiał, żeby poczuć się odrobinę lepiej ze sobą. Wow, nie zrobiłem dash jumpa! Dobra, o, Jezus. Nie ma szarf na max HP. Miedź mam! Ale używanie elfów, jak te aranki. Przypominam, że jak chcę robić to przejście na aranki. Nawet jeżeli mój poziom gameplayu na to nie wskazuje. Cześć, Patko, witam. Powinien się zachować, jak jeszcze... Nie. Ale to nie to samo. Boże, to się dosłownie nie zjadało, by the way. Przez to, że za daleko odskoczyłem.
Dobra, tutaj muszę pamiętać, żeby zniszczyć tą blokadę, bo ostatnio o tym zapomniałem. Tak. I zmienić element na elektryczny. A, o, apteczka, nice. Na dół. Dobra, this is fine. A, tutaj już mogę sobie poradzić z tym, że tu jest to cholerstwo do zniszczenia. I teraz jak z tym sobie poradzić? Tutaj trzeba jakoś bardzo przedpidanować. Nice. Robimy progres. I nie wiem, czy to już jest boomerang, mi nie będzie potrzebny. Chyba tak. Dobra, dajcie boomerang. Tylko teraz, jak to się dokładnie robiło? O Boże. Nie. Oho. I misja poszła się jebać. Nie, mam nadzieję, że nie. Znaczy, wiem, że nie dostanę pełnych, bo twierdzę przynajmniej raz obydwała. Davis. Ateczki, proszę. Jesus. Nie! Te pociski są tak frustrujące. Au. Mam wrażenie, że dosłownie nie powinienem puszczać bumerangu. Dobra. Ja robię dwa razy, a ja dostanę bardzo dużą karę za hapeki. Dobra, muszę stąd uciec teraz. Czy ja mam iść tędy, czy...? Nie jest na lodę ta czasu. Wiesz co, zmienię jak już będę obota. O Boże, ja potrzebny tutaj tylko po elfa, prawda? O, Jesus! Nienawidzę swojego życia. Jeszcze ten zgający ekran mnie tak denerwuje. Dobra, locik. A, bo ja muszę podbiec. Ej. Mógłbyś go dobrać. Na. Po co mi elfy? Yep. O Boże. Ostatnie. Wezmę sobie ten kołek na od razu. Tak zawczasu. Dobra. W drugą stronę się daszowało. To mnie jeszcze trafiło. Wow. Drugie łyknięcie tanka. Ale będzie piękna ocena to. Jezu, ależ to będzie absolutnie beznadziejna ocena. Ja nie wiem, czy ja za to dostanę. Bo raz, że tyle obywa, dwa, że obetną mi za czas, trzy, że obrażenia.
Nieważne, w czasie siebie dobiłem. To nie będzie, a? No dobrze. No dobrze. Znaczy to nie będzie A za punkty i to jest prawda. Bo na punkty potrzebuję przynajmniej 85, jeżeli dobrze pamiętam, 5 czy 6 nawet. A jak dostanę 80, to nie jest ocena na... Znaczy to nie są punkty na A, o tak powiem. Ach. No! Jedu. Aż to jest frustrujące czasem. To też jest frustrujące. To jest skomplikowane, bo to liczy średnią, którą mieliśmy ze wszystkich etapów. Więc teraz sobie po prostu zaniżyłem średnią. Więc wciąż miałem A, ale to oznacza, że w kolejnych etapach musiałbym dostawać też rozsądnie wysokie oceny. Niekoniecznie takie bitki 85, a chcę robić wszystkie etapy tak, jakbym miał z danego etapu dostać przynajmniej ja. Nie jest to jakoś specjalnie skomplikowane i w sumie ma sens, że można sobie pozwolić na jakąś tam jedną wyjebkę na jakimś etapie. Ale ja chcę udawać, że jestem dobrym graczem, czego właśnie nie pokazałem przed chwilą. A, to jeszcze nie ten. To ten. I to chyba ten. Nie. Czyli ten. Yep. I nie ten. Tu już statek, dobra. This is fine, this is fine, this is all fine. Na tym minibusie mam wrażenie, że ostatnio obrzydliwie dużo dostałem. I to się akurat tutaj nie zmieni. No bo i się zmieni. To poszło znacznie lepiej. A, Boże. Tych już nie będę NFT-owo zabijać. Aczkolwiek ostatnio też dostałem obciętą cenę za przeciwników, więc to mnie nie prawie zabinę. Pamiętać przeciwniku. Zgarnę sobie apteczkę, wezmę od razu elektryczny chip. A chcę go zabić, żeby mi nie przeszkadzał. Aj. A. Tutaj zaczekam. Żeby móc tu spokojnie wejść i przetaszujemy. Dobra, this is fine. A, to już się zmieni na bumerang, od razu mogę też na to zmienić. Jest to progres, tak, zdecydowanie jest progres od ostatniego streama. Dobra. I teraz stoimy wszędzie z bumerangiem. Powiedziałem, stoimy z bumerangiem. Zapominam, że nie mogę daszować! I... Boże.
Najgorsze jest to, że nie mogę dashować i tak samo nie mogę jakoś bardzo szybko puścić tego bumeranga, żeby dashować. To jest chyba najprawdopodobniejsza część. Same przy samej nie ruszy się o ten temat. Znaczy... Ja chciałem jeszcze Saberem ciąć tych przeciwników, którzy po ziemi się toczą. Nie wiem na ile to jest rzeczywiście konieczne, ale... Zawsze wolałem tak to robić. O właśnie. Dlatego nie chciałem stawać przy niej samej i nie ciąć Saberem. No! Pokurwi mnie. Po prostu mnie pokurwi. Nice. Trochę Sabera sobie bijam. Tak, tak, boomer Kuangus, czy jak mu tam było? Kuangus, Angus. Dobra, coś ty robił. Yep. No! Jezu. Au. Też czuję, że będzie jeszcze jedno powtarzanie tej misji przez tego cholernego bossa. No! Jezu. Chuj mnie strzeli teraz. Au. On mnie jeszcze zabije. Albo i nie. To nie będzie. Ja dostałem 3 razy, więc pewnie dostanę z połowę punktów za misję XDD. Znowu 80. Boss mnie straszliwie klepie. Boss mnie obrzydliwie tej klepie. To byłoby A, gdyby mnie zjebał na skill. Przynajmniej to tyle progres, że dochodzimy już do bossa. I pewnie zastanawiam się, czy nie próbować się walczyć z tym Busterem. Czy to nie będzie łatwiejsze niż Cyberem. Oj, oj. Przecież myślałem, że jeszcze w daszu jest ten pocisk. A ten minibosik chodzi w miarę już sprawnie i szybko, więc to jest duży pozytyw. Pójść się tą górą, która daje cokolwiek sensownego poza jakimiś elfami czy kidem. Au.
A, to akurat było całkiem przydatne i użyteczne. Oj, nie zdążę to. Nope. O Jezu, zostaw mnie. No dobrze. Też czuję, że znowu będzie paskudne za obleżenia. Że i tutaj się nie wyjebie, a się wyjebałem. Wyłączyło mi się myślenie i zdecydowanie to ten segment zabiłem. Chciałbym, żeby była możliwość setowania etapu po prostu tak z poziomu mniej, że on nie musiał robić tego. I czekać, żeby mi to pomijał kasenki. Chwilę co tu posiedzimy, co czuję. A tutaj chyba był przeciwnik? Tak. Tu nie i tu już statek. Nice. Tak. Szybciutko. Nie będę próbował tam chodzić, zwłaszcza że widzę, że nie mam na tyle prędkości, żeby to zrobić. No, nope, to było niemądre. To było bardzo niemądre. Czy jest? Jesus Christ. Szkoda się stać. Chciałbym wierzyć, że nie. Za samo obdarzenie jestem w stanie przeżyć ocenę. Zobaczymy się też, jeżeli dochodzi coś jeszcze oprócz obdarzeń. Czyli na przykład, że nie wiem, Ciel dostanie za dużo obdarzeń. A propos Ciel. No bo teraz cokolwiek by się nie działo, będę próbował bronić. Nie to, tylko to. Czy dwóch przeciwników dosłownie się zespanowało w jednym miejscu, czy oni mają taki dziwny model? Jak pojawi się jakiś nade mną, to idę ciachnąć się tego gnajka, który obok mnie jest. Dobra. Bo wydaje mi się, że takie najbezpieczniejsze momenty w miarę. Ten był trochę za daleko jeszcze. Dobra, to ja obezwałem, więc nieźle. Bąk, 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 bąk. Dobra, zdążyłem. A, this is fine. This is fine.
Dobra. To ja obezwałem, więc jest okej. Okay. Kurwa! Mać! Nie, Jezu. Spinki, kiedy prawitowe uderzenie, no póki to gra robi mi prawitowe uderzenie kotowej. Tak ci powiem. Albo raczej CL mnie bardzo intensywnie memuje. Nie, a tym razem ten głupi Kuanger, czy jak mu tam na pewno pójdzie lepiej. Rulet. Bez poszlaki. Boomer, kurwa, angerajno, right? Czy ja mogę wybić tego? Na pewno jest ten sposób. O mój święty Boże, ja go nienawidzę. Mogę, nice. O Boże, chyba wiem jak to trzeba przeskakiwać w takim razie. Na pewno nie tak. No! Jezu! Ja nigdy nie wiem, czy on próbuje mnie wessać, czy... zepchnąć, czy jeszcze chuj wie co zrobić. Au. Czemu to nie było naładowane strzał? Au. Jezu! Nienawidzę tego bossa! A to znowu nie będzie. Za dużo dostałem. Ciel dostała raz. Nie zabiłem starczające przeciwników, to będą 82 punkty. 83. No dobrze. Kiedyś na utrud nie walczy, ale to jeszcze nie jest ten dzień, czy jakoś tak? Najgorsze jest to, że ten segment, którym bronimy CL, on nie jest nawet jakiś specjalnie trudny, tylko on się dłuży, jest nudny. Zdjęte. Tu nie ma, to już statek. This is fine. A? Nie jestem pewien, jak dokładnie unikać tych bombek. Podejrzewam, że muszę po prostu lepiej się odpalić, jak on je zrzuca. Już to jest mój główny problem. Chuj, te spijanie apteczek. Nie jest tak, że ich jakoś bardzo potrzebuję. A, oczywiście, że obydwałem. Zastanawiam się, gdzie ja właśnie pomijam aż tylu przeciwników. Że mi jeszcze za nich ocena ucina. No ja to jeszcze on żyjesz. Czy jego się nie da tak permanentnie zabić? Da się, więc o chuj mi chodzi. O Boże, to było niemądre, chodź mi dupę.
Rund. Ach. Już wezmę sobie bumerang. Może tym razem uda mi się sprawić, żeby cel nie dostała. Jesus. Tamten jeden strzał był patrudny. A-a. Byłem pewien przez tyle, że to jakimś cudem ją jeszcze trafi. Byłbym słony. Byłbym bardzo słony. Pokurwi mnie! Dosłownie mnie pokurwi to tyl. Nie mogę. Guys, ja nie mogę. Ja dosłownie nie mogę. Wszystko sprowadza się do tego, że muszę teraz się nauczyć walczyć z tym zajebanym bossem. Ja nie skoro mam. Skoro i tak mam dużo czasu, to mogę dostać jeszcze jakiś losowy punkt dla przeciwników. I za elfa. Śmiałbym się, by to sprawiło, że nie dostanę punktów za czas. Tak by the way. Jednocześnie byłoby to absolutnie typowe dla mnie. Tym razem na pewno się uda, zobaczcie. Bez poszlaki. Strasznie mnie obawiło, jak zobaczyłem, jak tego siedzą. Królec jako bez poszlaki. A, kurde. Nie zdążyłem strzelić. Zostaw mnie. A, nie mogę go w tym trafić. Rozumiem. Tank, 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 tank. Nie, Boże, escape. Jeszcze czego? Nie radę. Jeden pocisk, dziękuję. Może to będzie dobry ran za obrażenie, bo zużyłem tylko jeden ładunek tamka? Może to będzie? To nie będzie, prawda? 85 to, prawda? Przyjmijmy, że 85 to A. Tego będę się trzymał. A
Jeżeli chcesz mi powiedzieć, że 86 to A, to zdaję sobie sprawę i mam wyjebane w tym momencie. O nie, Rapido zniknął. Na innych etapach przede wszystkim nie będę miał problemu na zasadzie tracę punkty za misje, tak jak tutaj. Czy ja mogę tu u niej zapisać? Tak, mogę. Okej, to jakie mamy teraz wspaniałe misje? Szabol i tych. I trzech gardianów. No dobrze. Weźmy Szabola. Szabol chyba jako jeden z nich nie ma słabości, tego co pamiętam. I u Szabola bodajże jest drugi tank do zdobycia. O, jeżeli chcesz robić ranki, to nie potrzebujesz dwóch tanków. Right? Tak, szukam cię. O nie, Alpita chce zostać mrocznym elfem. Jestem pewien, że to na pewno się nie skończy źle. Dobra, to obstawiamy, ile razy się wypierdolę przez to, że spróbuję tego? Że spróbuję użyć Chain Rod'a i mi to nie wyjdzie? Wydaje mi się, że lepiej będzie z tym... Czym jest ten Gatotsu? O Boże. Czy to jest bezużyteczne? A tak czy mi się wydaje? Raidform zgaduje, że ja cięcia mogę usuwać pociski, czyli mam wyjebane. Proszę, to jest chyba całkiem dobra opcja, taką neutralną mam wrażenie. Aha, tu widzę, że później te wyskakują z dziury. Klasyczny Mega Man 9 Experience, jak dla mnie. Ale to tylko ja i moje hejtenie MM9, proszę się tym nie przejmować. Tutaj wydaje mi się, że można przeskoczyć i zaraz pożałuję swoich słów, albo i nie. Tutaj mogę Chain Roda użyć. I nie podoba mi się to. Dokładnie dlatego mi się to nie podoba, by the way. Bo nie umiem go używać. Jeżeli myśleliście, że powinien cokolwiek innego, to myliście. Mogę? To nie jest dumny skok, come on. A fajnie, zrobię tego. I to pewnie mi jeszcze powiecie, że ja muszę zrobić te dwa skoki, to? O Boże! Nie umiem używać Chain Roda. To jest moja największa słabość. Chyba już widzicie nawet dlaczego. Okej, okay, tak akurat była moja głupota, że wcisnąłem nie ten przeciw, więc... Nie obwiniam tej czegokolwiek poza sobą. Za późno go próbuję używać chyba. Okej, okay, tutaj to się czuję jak latoszka na odrobinę. Bo mam wrażenie, że Rod przeleciał przez przez kapsułę. Za późno! Pies, używanie Chain Roda to moja największa słabość. Nie, nie potrafię po prostu. Nie wiem co jest w tej broni takiego, ale nie potrafię nią kompletnie celować.
I żeby nie było, mówię to jako ja Ishu, a nie Grayshu. O, oh, wow. Tym razem się uda. Okej, okay, tutaj się da tak zrobić. To już wchodzimy do właściwego etapu. A to można iść, to jest nice. To teraz, gdzie ja potrzebuję cokolwiek zrobić, to jest pytanie. Zastanawiam się, gdzie to może item być właściwie. Yep. Tam jest tylko elf. Znaczy sprawdzałem, czy da się tym chain rodem tak czy, przycisnąć. Biorąc pod uwagę, że i tak w tej chwili jestem na pozycji, że muszę startować misję, to nie jest to wielka różnica. Nawet nie blisko. A tak to może przy okazji nauczyć się używać Chain Roda. Ha, ha, ha. Patrzcie, jak pięknie mi to teraz wyjdzie. Not. Mam wrażenie, że potrzebowałbym porozmawiać z jakimś ekspertem, czy są jakieś sztuczki odnośnie używania Chain Roda, czy... Kid Diabeł, bo mi to straszliwie nie wychodzi. Zasobnie. A muszę też pamiętać, żeby zabijać przeciwników dla ocenki. Tam widziałem elfa. To jest ten z kolsami. Najgorsze było, gdyby setka to no demeshen. Wiem, że byłaby to jedna z tych, których bym nie robił. Jakby trzeba mierzyć siły na zamiary i wiem doskonale, że ja części rzeczy po prostu nie jestem w stanie zrobić, że tak to mówimy. Okej, okay, to znowu ten minibus śmieszny. Nie dziwię się, że jest za nim. A tym razem za nim nic nie ma. I tu w lewo też nic nie ma. No dobrze. To było ciekawe. Mam wrażenie, że to nie powinno zadziałać. Tu mógłbym sobie wyciągnąć chain rodem teoretycznie. A tu na górze nic nie ma. Goddammit. Wow! Tego nie kojarzę. Czyli to na górę się nie opłaca. Tu są kolce, tu jest dużo kolców. Chyba to tam jest tank. Nie no, za łatwo jak na tanka. Tutaj jest to tylko. No i to naprawdę się zastanawiam, czy ja rzeczywiście potrzebuję obu tanków. Okej, okay, czyli musiałem go gdzieś pominąć. No dobrze. Cześć, Żabcio? No, myślałem, że tej żabcie była.
Moje żarcie. No właśnie tak kojarzyłem, że ogień może mi się tu przydać. A jednocześnie ten strzał nie zadaje jakoś wybitnie dużo obrażeń. Kiedo, kiedo, kiedo. A Boże. Po tym względem akurat ten. A Boże, przestań stać! Przestań stać! A. To się nie robi, jak on się duży robią. Ty jego trzeba było Saberem traktować? Nie pamiętam w tej chwili. Przestań stać! Czy czekać, aż on ciemniejszy zrobi? Nie, trzeba było chyba Saberem ciąć. A? A, Boże. Tak mu się udało. O, Boże! Serio? Dobra, to jest ten atak. Ta walka trwa zdecydowanie dłużej niż się pamiętałem. No ale dobra, nie wygląda to tak źle. Zanim ktoś powie, że o po to mi długi saplank, jak to wcześniej powiedziałem. Ja nie miałem pełnego tego jednego, a z tym pełnym jednym bym inaczej wygrał. Więc don't even bother. Dobra, jeszcze raz. Więc mówię, chyba sobie po prostu odpuszczę tego takiego tanka, bo nie widzę jakiejś specjalnej potrzeby się do niego zabierać. Mniej więcej też już widzę, co ten żabol robi i mam wrażenie, że będę musiał wyłączyć ognisty chip, jak już się zajmę tymi. Jak już się zajmęliśmy. Bo podpalanie przeciwników jest, mam wrażenie, negatywne, bo oni dostają i wciąż mają hitboxy. A jestem niemalże pewien, że tych małych przeciwników mógłbym na spokojnie zniąć na hita. Tak jak tutaj na przykład. A, czy i tak, Chain Rod. Yep. God damn it. O mój Boże. To było paskudne. Nie mogę. Za późno to robię! Jezu, to nie jest trudne. Powiedział po czym nie może tego zrobić przez 30 lat. I swear. Ono tak to na pewno mi się nie uda. To tu się właśnie stało. Pokurwi mnie. No dobra, przestało mnie pokurwiać, więc nie jest źle. Cesza, czy ja tutaj mam cokolwiek ważnego do znalezienia i dlaczego nie? O, jest tank, którego nie chcę zgarniać. No jest szybszy ładowanko baserka.
Karteczka przyda się. Patrząc na to, jak nie idzie, to za każdym razem będę mówił, że się przyda. No dobrze. Mało. Nawet nie wiedziałem, że on coś na 2-3 shoty. A? Jak ode? Bardzo na spokojnie. Bez pośpiechu. Mam wrażenie, że gra dość jasno mówi graczowi, gdzie ma iść, na zasadzie iść tam, gdzie nie ma kolsu. Jeżeli chce po prostu przejść etap. Dobra, to teraz jeden strzał z ognia. Jada, jada, mroczne elfy, dzieci elfy, jada, jada. Gero, gero. Gero, 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 gero. Trochę flashbacki do czego. A? I dajcie mi... lodowe. Debil. Po prostu debil. Au. Mógłbym się, że go zetonuję w ten sposób. A? Bong, bong. A? To jest akurat miała dobra strategia. Bong, bong. A. Teraz będą małe knojki. Chciał. Kurde, nie zdążyłem. Łyknę sobie tanka na wszelki wielki. Bo on teraz się trochę duży zrobi. On zawsze z tamtej zacznę, right? Hej. Teraz będzie jeszcze. A nie. Zdawało mi się, że będzie jeszcze jedno. Teraz dwa. Tanko. Dwa hity. Tym razem 3 hity. 3 hity daje zdecydowanie więcej niż pozostałe, więc lepiej tak robić. Wejście 18, 13, 9, 15, 15. Łatwo. Właśnie tak kojarzyłem, że to jest jedna z tych łatwiejszych misji. Zrobię to dla pokoju świata, Lules. X, jak mogłeś do tego dopuścić? Musimy powstrzymać tego absolutnego szaleńca przed zrobieniem jeszcze dużo gorszych rzeczy. A, no dobra, gdzie dalej idziemy? To jest pytanie. Mamy Harpoje, mamy Lewiatan, mamy Fefnira. Jeżeli masz wątpliwości, wybierz losowo. Czy ja mogę wybrać losowo? Mogę. Za. Stop making sense! Jestem przyzwyczajony do autosave'ów. Z jakiegoś przeklętego powodu. No dobrze, czas na wybór losowy. A to ci wybór losowy. Okej. Okay.
Wybór losowy sprowadza się dosłownie do maszowania przycisków na D-padzie i zastanawiania się. I zastanawiałem się, co wyjdzie. No dobrze, co my tu mamy zrobić? Czy to będzie jakiś paskudny etap zniszczeniem ścian tymi bombkami, czy mi się wydaje? Bo on takie wraże! Nie, o mój Boże. Byłem pewien, że tam mnie w jakąś przepaść losowo wrzuci. Not gonna lie, boję się tutaj wpadać tak na pewniaka. Zresztą widzę, że odrobinę słusznie przynajmniej. Okej, okay, można tam narażać. Właśnie zastanawiałem się, na ile szybko to zamierzanie działa. A w takiej sytuacji chyba wygodniej jest ich nie zamierzać, tylko przeskakiwać. Albo daszować. YOLO? Nope. YOLO to nie zadziałało. Ulala. Chyba da się przed tym szybko przedaszować, albo szybko przedaszjumpować. Jedno twojego. Okej, okay, teraz jeszcze raz. Próbuję tutaj powoli wjechać. Zobaczyć, czy czegoś nie powinienem przez obrażenia. Bo mam wrażenie, jakby coś takiego miało miejsce. Dasz. A? Yep, to było dużo prostsze niż wyglądało. Au. Tam była apteczka, ale pójdę apteczką. Czy tutaj gdzieś będzie lawa na mnie wyskakiwać? Bo to się tego boję. A? Oczekujecie ode mnie tego, te. Goddammit. Tego się nie. Czy to się da zniszczyć jakie zamrożone? Nie. Chyba. Wstydne. Ach. To się zapadnie, jak na tym stanę, prawda? Yep. O mój Boże. O Boże! Nawet nie blisko. Znaczy, pamiętam o tym, że mam wyjebkę, więc... Raczej nie grozi mi jakakolwiek dobra ocena, ale... Słuchajcie, spalić nie też chodzi. A co jeżeli? Au. Często byłem pewien, że tego jeszcze dysponuję. Au. Teraz jesteśmy na etapie poznawania etapu, to też prawda. Etap nie jest też taki trudny. Tylko łatwo jest dostać się od zajebu obrażeń. Mówisz takie, byśmy się wcześniej nie widzieli, Hefnir? O. Goddammit. Zastanawiam się, czy Playm jest tutaj przeskoczeniem za niego. Jak on to robi?
O, miałeś szefkę bobo. Ulala. DB z kolei tak będziemy się uczyć. Wow. Ale trzeba to salić. Nope. O Jezu! Ha, to ciekawe. Boisz tego ataku? Dosłownie boisz tego ataku? Czy to śledzi, stoisz? No tak to wygląda, nie będę kłamał. Tylko nie jestem pewien jeszcze, jak tego się unika. Spróbuję to jakoś ogarnąć w trakcie walki, ale na razie muszę do niej jeszcze dojść. To biorąc pod uwagę, że etap nie jest aż taki prosty. Znaczy, nie ma tutaj aż tak dużo miejsc, gdzie można się wywalić przez jakieś przepaście, kolce czy kidiabeł. Jest za to sporo miejsc, gdzie można się wywalić przez obrażenia. I to jest niepokojące. Ach. Muszę też pamiętać o tym, żeby przeciwników zabijać dla Oteny. Żeby nie myśleć sobie, że dobra, będę po prostu ich olewał. Kurde, tak myślałem, że to dobrze chciałem. Chyba po co spadnę. Tak, wiem, co powiedziałem przed chwilą. Pamiętam, spokojnie. Pateczka, nice. Elfik. Ach. No dobra, czy tutaj robi sporo robotę, póki co. Au. Tutaj od tej ściany. Tu się można przedaszować po prostu parę razy. Ach. Teraz, czy to był jakiś przeciwnik? Bo chyba było. Albo jeszcze nie to. A, to było. Hej. Ledwo. This is fine. Puedo. Miałem pewien, że miałem naładowany Buster, a nie miałem. God damn it. Zaczekać, aż on się wystrzela. Myślałem, że tutaj coś na mnie wyjedzie. Bo wjedzie! O Boże. Oh, come on. Why are you like this? Ach. Zastanawiam się, czy Saber jest playerem w tej walce. A, on mówi, że gra to sobie again, okej. Tak, żeby nie było, że speedleadowanie. Co? Co ja właśnie zrobiłem? Nie wiem, ale to było niemądre. Jezu, jak się tego unika? Jak się tego unika? Bo na pewno nie mogę nad tym przeskoczyć.
Pytanie, czy ja mam sobie ładowany saber? Ja nie wiem. Ja mam ładowany saber. Coś ten decyj? Chyba. No, naprawdę. Fuck you, Fefnir. Hulala. Enemy 3? Ja przepraszam, gdzie ja pominąłem tylu przeciwników niby? Plasku, powtarzam po raz kolejny, że to jest średnia ocen, które mamy do tej pory. A nie, że za ten etap dostajemy konkretną ocenę. Więc to, że ja wcześniej sobie nabijałem tam powiedzmy 90, 90, 90, a teraz 67, to wciąż się uśredni. Znaczy nie wiem, czy akurat taki miałem ocenę, ale o to chodzi generalnie. Chyba wczytałeś nie ten zapis? Na wszelki wypadek zrobię, tak? I guess. Nie no, zerknę jeszcze raz, chyba... Chyba, że nie wiem, jakoś te jeżdżące kultasy cholerstwa można niszczyć. Bo to jedyne co mi przychodzi do głowy, że ja tego jakoś bardzo nie niszczyłem. Ale też nie mam pomysłu, jak miałbym je niszczyć w sumie. Więc to jest dość spory problem. Goddammit. Albo tych przeciwników? Boże. Czy da się w ogóle zrobić? Dash jumper? To jest coś takiego. O goddammit! Boże. I Mejko cena to obrażenia poleciała nawet na szyję. Nie, bo serio, nie mam pojęcia, gdzie ja niby nie zabijałem przeciwników tutaj. Jedyne co to te kółka, ale... Nie wiem, czy jest jeszcze Cyberem jeszcze? Jakimś naładowanym? Też nie.
To jesteś na górze ten jeden przeciwnik, ale... No, well, jeden. Ja zabiłem chyba dosłownie każdego przeciwnika, który był w etapie i który nie jest zjeżdżącymi kółeczkami. Więc jeżeli teraz dostanę jakąś niską cenę za przeciwników, to pójdę googlować, o kój chodzi. Come on. Ale to poszło dużo lepiej niż poprzednia walka, to na pewno. No i zobaczmy. Tu setka, tu 19, tu 15. Why? Ile ja miałem na poprzedniej 22 przeciwników? Ola. Mam wrażenie, że miałem jakieś 22 przeciwników i dostanę za to trójkę. Znaczy, jakby rozumiem, że przeciwników jest mało, więc powiedzmy, trzeba jakoś wymusić na graczu, żeby zabił każdego prawie, ale Jezu, nie aż tak. Jesus. No dobra, to polecimy już po tak zwanych słabościach. O Boże, nie, błagam, nie róbcie mi tego. Czy ja muszę wracać do Kamrusa? Kamrusie, nie rób mi tego. Aaaa, shit! Teraz jak o tym swoim. Zabi blast. Przod. Chyba nie chcę spadać. Będzie sprawą mi tak jak te. I one chyba też się liczyły do teny, z tego co pamiętam. To jest absolutnie paskudne, by the way. Oh, come on. One przeżywają hit Sabera. Tak nie wolno. A ten ognisty skill. Co dostałeś, to można by sprawdzić. No dobrze, mogę zerknąć. Wygląda ciekawie, to na pewno. A na spokojnie. Boże. This is fine. Coś mi jadł, byłem lata.
No, to dało mi się trafić. Nice. Ciekawe, czy na botów działa. Znaczy, podejrzewam, że botom wchodzi klatka nieśmiertelności na pierwszym. Bo zazwyczaj tak to działa. Okej, okay, w to akurat wszedłem jakim becy. Ach, polipka. Masz ciekawości. Chyba parę na raz zdjąłem. Na bogów te miny. To jeszcze nie jest. Bo sidło. Mam wrażenie, że też i wolno ten etap robi mi to niepokoi. Nawet mind, I guess? Już chciałem kwestionować, czy będziemy mieli walkę z lewiatem bez wody. Let's go, zero. Zobaczmy, jak tam trzofy w Nira na lewiatem. Zdecydowanie. To odpada. To nie jest obrażenie godne używania. Au. Czy mogę nie wypierdalać jak kompletnie idiota? Gdzie ty jesteś? Tu ty jesteś. O mój Boże. Kiedyś się nauczę trafiać, ale to jeszcze nie jest ten dzień. Mój święty Boże, aż ona mnie bije. Zaraz zacznę ją bić po prostu tym. Po prostu basterem. Za dwa pobudu kasyki. Witam, oferku, witam. Tylko muszę wyłączyć tego śmiesznego shota. Bo innych ognistych strzałów nie miałem, z tego co pamiętam. Więc chyba po prostu wracam do basera. Zobaczę, czy basem będzie mi szło lepiej. Wydaje mi się, że powinno. Bo w poro strzałów w nią nie trafiam tym, że nie jestem w stanie dobrze wmierzyć. Nawet jeżeli zadaję odpowiednio mniej, to przynajmniej trafiam. Case in point. Aha. A. A tu jesteś. Come on. Znaczy wiem, że to będzie zła ocena, ale chcę zobaczyć, jak bardzo zła. Zero za obrażenia, 5 za retry. O kurwa. I zero za przeciw... Ja pierdolę. Czym są te etapy, jeżeli chodzi o przeciwników? Zwłaszcza, że... Nie, może mi nie przychodzi w tej chwili po prostu jakaś oczywistość do głowy, ale... Jeżeli mamy te miny pod takim skosem, to czy jest jakiś sensowny sposób, żeby je szybko niszczyć? Albo jak spadamy w ten sposób, że jesteśmy prawie że na minie, to... Mówię, dla mnie najsądniejsza opcja jest albo jakiś triple slash, albo jump slash, ale to są wolne opcje. A dostając pod karę za to, jak długo mi zeszło w tym etapie. Albo kwestia, że nie niszczyłem też tych dużych.
latających coćków, nie chciałem tego. Ominął mnie kek moment. Dostałem 0 za przeciwników za tamten etap. To był w dużej mierze kek moment. O mój Boże. To było paskudne. No bo battle na przykład kompletnie nie wystarcza. Chyba, że coś takiego mi wejdzie, ale... Możesz mnie dostawić, kundlu? Dziękuję. Okej, nie może mnie dostawić. Zaraz zrobię fizycznie self, coś czuję. Ej, chyba że... O mój Boże, chyba mam play. To nie jestem pewien, czy dobrze myślę. A się w moją stronę odwróci? A, okej. Okay. Tego mogę użyć. Był to play, zgadzam się. To jest literka, literka jest średnio potrzebna. Dobra, chcę na razie to, chcę to, nie mam strzału, więc jest ok. Na pewno dostałem dużo lepszą ocenę za przeciwników teraz. Im bifolniejszy przeciwników, których kulka zabija, byłbym słony. Let's go, Zero. Sure. Ah, to jest to, whatever. A, kurde, nie trafiłem. Nie trafiłem znowu. Łatwo? No właśnie też sobie tak uświadomiłem, że musi być jakiś sensowny sposób na zniszczenie tylu min w takim krótkim czasie. Clear time dużo lepiej, enemy dużo lepiej, powinno być ok. Yep, 87. Ja bym w większości przypadków zdaję sobie sprawę, że mógłbym podbić tę ocenę o parę punktów, ale nie zależy mi aż tak bardzo, żeby dostawać jakieś 90+, tylko po prostu chcę A za etapy. Nie, rozpocznij misję, chcę zapisać. Spokojnie pamiętam. Save data. No i zobaczę. Czym był etap Hardway? Czy to był etap z niewidzialnymi platformami, na których trzeba było stawać, żeby nie wpaść w kolce?
Boję się, że się mylę i to nie jest to, co właśnie powiedziałem. O, jak to mawiał, klasyk? Pierwsze podejście jest tylko po to, żeby zobaczyć etap, ale prawdziwe podejścia są kolejne. Mam pusty, znaczy pusty to może za mocne słowo, ale dość pusty startbank. Ten Aetrzot tutaj bardzo pomaga. A właśnie, a propos, bo dostałem rzecz, szerpecz. Press down and step, o Boże. Come on! Potrzebuję tego HP-ków do tanka. Tu pewnie są kolce, nie próbuję tam wchodzić. Fajny motyw leci. A tu pewnie nic nie ma, co? Poza elfem jakimś losowym. Okej, nie mam zamiaru sprawdzać. Okej, zobaczmy, czy dobrze pamiętam, jak wspaniały jest to etap. Jop. Okej, skończyły się na chwilę kolce. Nie miałem naładowania. Oho! Jop. Czy ja go mogę po prostu strzelić, żeby mi wpadł rzeczy? Tak. Tu na pewno coś jest. Pokaż mi więcej rzeczy. A, czyli już tutaj jest po prostu przejście. I tak o tyle dobrze, że... Nie... Jest tak, że one są aktywne tylko jak te świetliki są aktywne. No jest apteczka duża, chcę apteczkę dużą. W tym etapie zrobiłeś ten sam od wcześniejszych misjach. Chcesz sobie po niego... nice! To tego nie wiedziałem. Spadnę w kolce. Holy shit. Czasem megameny są bardzo przewidywalne. Znaczy ja to po części łapię pod to, jaki problemy ma praktycznie każdy Mega Man Zero, czyli że widać za mało część etapu. Przy czym jednocześnie pół żartem powiem, że powinienem był się tego spodziewać, biorąc pod uwagę, co się tutaj dzieje. Dobra, jak daleko? Tyle. Czerwone są tu. Tu jest jakiś niebieski. Tu jest niebieski. Tu już koniec. Okej, spadam na maksa w lewo. Takie skoki wiary jak tutaj są absolutnie paskudne. Zwłaszcza w etapie, w którym wiemy, że jest to zajebu kolców. Aha. Zmienić na niebieskie. Tu jest jakiś niebieski, bo widzę. A, zmieni się na czerwone. Serio? Aha, czyli to trzeba przeskoczyć. O, ja to. Tu można skoczyć, pewnie tu można skoczyć, pewnie tu można skoczyć, pewnie tu można skoczyć. Tutaj chłopcy łazią, tu se można skoczyć, tu se chłop łazi.
Chyba to się da. To było paskudne. Miałeś się na czerwony pys? Aha. No dobrze, tak też można. Ale nie będę kłamał, jest to peak level design. Okej, tutaj trzeba było ich chyba nie zabijać dla dobrej oceny. Right? Dobrze kojarzę. Chciałbym jeszcze umieć skakać. Au. No już pojedynczych strzałem ich ogłuszyć. Okej, to ma sens. Co nie ma sensu, to to, że tu umarłem. Błagam, powiedzcie, że to mnie nie topnie przed segment z kłosami. Peak level design, holy fuck. Przynajmniej mogę to je przećwiczyć, prawda? Ale tutaj jest o tyle fajnie to rozwiązane, powiedzmy, że widać mniej więcej, gdzie mamy skakać. Pomijając ten jeden skok, gdzie trzeba pamiętać, żeby trzymać się ściany. Jeżeli pominiemy ten skok, to tutaj naprawdę widać, gdzie gracz ma skakać cały czas. I ja nie skoczyłem tam, gdzie gra mi pokazywała. Ale to tylko dobrze, bo wierzę, że byłem blisko końca etapu i teraz robimy to. XD. Harpuja, harpuja. W ogóle to jest też niedługi etap, mam wrażenie, jak na standardy 0. Albo ja go jakoś obrzydliwie powoli robię. Jedno twojego. Bo mam wrażenie, że to etapów by się skończyło gdzieś po tym pierwszym segmencie ze znikającymi, znaczy z znikającymi, z niewidzialnymi kolcami. Czy ja mam ognisty chip? Czas naprawić. Tanka się naładuje. Okej, czy jeszcze raz tu lewą ścianą, tu prawą ścianą. Tu się go strzeli. Tu się trzyma prawej ściany i tu już jest bezpiecznie. Nice. Tutaj chyba nie mogę sobie pozwolić na to, żeby po prostu YOLO biegać. Tutaj na szczęście to widać, to już jest koniec, więc this is fine. This is fine. A tam jest duża apteczka. Tu jeżeli spadnę w prawo, to... To nie dostałem mnie, czy za tamtymi drzwiami coś jest. Jakiś skrócik albo coś ten deseń. Właśnie mi pokaż się rzeczy, co? Okej, czy jeszcze raz. Tu.
to... Okej, okay, czyli to jest jeszcze zwykłe. To jest jeszcze zwykłe. To jest ten dziwny. A to się tak skoczy, to się tak skoczy i this is fine. Pewnie tylko sam elf. Znałem życie. Okej, okay, tutaj muszę przestać ładować paster. Bo się nie opłaca. Pestka. 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 A? Odruch. Odruch. Kimbifo, zaraz ktoś kwestionuje, że moim odruchem jest zabijanie swoich. Sierpino? O, mroczne! Cześć, Arpuja. Nie musisz zrozumieć logiki tego absolutnego szaleńca. A? Czemu wciąż miał syndrom Harpuji? Chyba nie aż taki. Okej. Okej. Nie ma aż takiego syndromu Headway jak zazwyczaj. A ja posysem. Zróbmy to jeszcze raz. Hop. Hop. Chyba łatwiej będzie jednak tym. Tylko żyć na poczekaj. Kurwa. A, to się jakoś tak zrobiło. Jezu! Ze wszystkich rzeczy, że akurat ten oberwałem. Obrzydliwstwo. To nie jest trudna walka, jest trudniejsza niż w jeden cel, nie jest trudna. A... O ty, chuju. Ops. Jak na to, że powiedziałem, że to nie jest trudna walka, to idzie mi w nią zaskakująco źle. Wniosek nigdy nie można mówić, że też nie jest trudna. Pomocy, hardboja mnie bije. Au. Okej, da się zniszczyć też to cholerstwo. O, ja na szczęście jakbym grał w Messengera, to nigdy bym czegoś nie powiedział. Bo miałem w tamtą walką trochę problemów przez jakiś czas. O lala. No. Cześć, tak serio? Myślałem, że oni tylko raz na walkę używają. Nie bifor, bo powinni, tylko ty za długo tę walkę robisz. A i nawet bym się nie dziwił.
Jak to było? Masz parę rzeczy na poćwiczenie? Zaraz te wszystkie życzę i to będzie absolutna porażka. Au. Ops. Ops. Nie umiem go trafić, mam wrażenie. O. Ja teraz napadę i jeśli nie stracę wszystkie życia, które miałem na walkę z Harpują. Wstety hańba. Tyle mam do powiedzenia. Dobra, to tym razem może się skupić na tym, żeby akcji unikać jego ataku. Powiedział, po czym przestał unikać jego ataku. Muszę tutaj dwa dasze zrobić. XDD. Wow. To zdecydowanie jest to, czego się spodziewałem. Ja wiem, że jestem może trochę zmieszany tym, że w jedynce ta walka do słoni przychodziła się sama. Ale jednocześnie nie kojarzę, żeby ona w dwójce była jakieś pytanie trudne i pomimo tego, jak mi idzie, nie uważam, że ta walka jest trudna, tylko ja robię absolutnie głupie błędy. To są dwie różne rzeczy, które należy odróżnić. Kurde. Coś za mną jedzie, yep. Może tym razem przy okazji nie zabiję swoich przyjaciół Reploidów. O, Ceres, nie wystarczy ci, żeś na herpuje. Jo. Ja tu nie chciałem schodzić, by the way. Okej, okay, to jeszcze raz. Lewo, prawo, lewo, odstrzelić go. Byłem pewien, że to mnie zabije. Jest David za pierwszym. Jest to zdecydowanie prawda. Pamiętaj, w najgorszym wypadku mam tego. W najgorszym wypadku mam... jak to się nazywa? Tanka. Kurwa. Weź mi pokaż niebieskie, plus. Powiedziałem niebieskie. Okej, to tu jeszcze było. Raczej byłem już właśnie przy samym końcu, goddammit. Okej, to jeszcze raz. Jezu, tu się spadało dopiero potem, bo chcę zobaczyć, co jest za tymi drzwiami. Tylko muszę pamiętać, że to się inaczej spadało. Dobra, wiecie co? Nie mogę na to patrzeć. Potrzebuję czegoś, co sprawi, że moje myślenie się włączy. Bo mam wrażenie, że jeżeli któryś raz podchodzę do tego samego segmentu, to jest kompletne wyłączenie myślenia. I nie będę kłamał, jest to odrobinę frustrujące, bo wiem, że stać mnie na dużo więcej niż to robię.
Tak naprawdę to wszystko robiłem tylko po to, żeby więcej muzyki posłać. Clueless. Tak było, nie zmyślam. 100% prawdy. Apteczka! Oj. Nie to, tylko na dół. Zastanawiam się, na ile mógłbym sobie pozwolić na to, żeby zrobić jakieś YOLO przez tamte te. Tamte platformy. Bo mam wrażenie, że trochę mnie kolci, a jednocześnie się boję. Fine. Ah, this is fine. Okej, tutaj mogę się trzymać lewej strony i mieć wyjebane. Jak powiedziałem, tak zrobiłem. Oj, dobra, teraz co się tu robiło? Lepiej daszowało się po prostu między tymi platformami w ten sposób. Oj, kiedy dasz jumping effect. I następna będzie ta paskudna? Nie, ta będzie ta paskudna. O, oh, nice. Akurat miałem ją pokazaną. To bardzo miłe. Są tego. No i dobra. Tutaj już wyłączamy ładowanie Bustera. I nie używać Sabera, 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 nie używać Sabera. Saber nie istnieje, 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 Saber nie istnieje. Gram X-em, mam tylko Bustera, gram X-em, mam tylko Bustera, gram X-em, mam tylko Bustera, gram X-em, mam tylko Bustera. Moja postać to Mega Man X. No dobrze. Apteczka! I w kolce. Nawet bym się nie dziwił. A, udało mi się uniknąć bicia przeciwników, to jest... Znaczy bicia sojuszników, to jest duży plus. Duży pozytyw. Czego mi się nie uda, to... Wygrać helpują bufanka. Ops. 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 No dobrze. O Jezu. Od tamtej strony zaczął. Dziwnie. Dobra. To tak na serio, co? Au. Ej. Au. Oj. Oj, 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 oj. Kolego. Dobra. Już nie chciałem się bawić w ładowanie, bo ewidentnie trafianie ładowanymi saberami nie wychodziło. Błagam, powiedzcie, że to wiedziałem punkty. Na czas jest okej, okay. Na przeciwniku większość, damage okej, okay. Ale to będzie dobra cena. 89. Kogenjin. To wyszło dużo lepiej niż się spodziewałem. Cześć, Alpido.
absolutny stan mentalu Alpino. Ultimate power! Jego stan mentalu jest taki jak mój na tym streamie, który skończyłem przedwcześnie. Co się stało? Cześć. Powiedz nam, co się stało? Proszę, powstrzymaj tego absolutnego szaleństwa przed obudzeniem Mrocznego Alfa. Sure. A tam przebijemy się przez całą nową Arkadię, co może pójść nie tak? In before, ja nie dostanę zapisu. It's okay, save the current data. Oczywiście. I tak sobie na dzisiaj skończymy resztę. Bo kojarzę, że Neo-Arcadia nie jest na tyle prosta, żeby ją zrobić szybko. Więc resztę sobie zostawię na środowy stream. I jeżeli mi pójdzie szybciej niż myślałem, to w środę zaczniemy 0-3. Jeżeli nie, no to skończymy po prostu dwójkę. A na dziś to było na tyle. Dzięki wam za przybycie. Trzymajcie się, po. Cześć.